Siema, z tej strony Wucha i właśnie sobie z Larą ogrzewamy się przy ognisku przed wyprawą w górę rzeki, by uratować Sam. I tymczasem pogrzebiemy sobie przy nowej strzelbie. Nowej strzelbie, którą raczej nic nie ulepszymy tutaj. Tak widzę właśnie. To sobie pooszczędzamy kasę. Tak. Oszczędzimy sobie troszkę pieniądzów. Bo tutaj w sumie nic nie mamy do roboty. Chyba, że coś nam zostawili. Jakiegoś magicznego. Bo widziałem, tutaj byli źli ludzie. Ale my ich nie zabiliśmy, oni sobie po prostu zniknęli po filmie. Tak więc... Idziemy. Co tu robisz, kolego? Dobra, ja nie wiem, co się dzieje. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Dobra, ruszajmy. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. Ciekawe, ciekawy był dialog między naszymi kolegami, koleżankami. Ale tak osobiście to ja bym nie puszczał samej Lary, takiej ładnej dziewczyny tutaj w niebezpieczne rejony. No dobra, koniec gadania, czas działania. Pewnie tam musimy iść. Hop. A, wiedziałem. Bardzo ładnie tutaj wszystko zadymione. I uwaga. Hop. I do góry. Będzie zabawnie. Tutaj uważaj na główkę. Właśnie. Jeszcze by ci coś stało. Sam. Ona wciąż żyje. Kim są ci... Żuba Gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą... Joe. Moim zdaniem... Ciekawe to było, powiem wam. Sytuacja bardzo się zmieniła.
myślałem, że ten Matias to on rządzi tutaj wszystkim, a tu się okazało, że ci samuraje to jednak takie jakby trochę osobna kasta, nie mają zamiaru nawet słyszeć. Tak myślałem, że to nie mogę się powstrzymać. Jednego, proszę. Dobra, idę. To jest kusząca propozycja. Postrzelać sobie do zwierzątek. Ale my tu przyszliśmy w bardzo ważnej sprawie. I tak patrzę, że my musimy tam iść. Tylko jak my stamtąd wyjdziemy w górę bardziej? Nie mam pojęcia. Dobra, ryzyk fizyk. Dobra. No dobra, idźmy tu. A, z tamtej strony nie widać było tego. No ale... jakoś sobie poradziliśmy. No do góry Laro. Tu przez okienko, tak myślę. Myślałem, że tam będzie można pójść, tam coś ciekawego znaleźć. Ale nie. Dobra. Hop. Experience za wspinaczkę, którą już tyle razy robiliśmy. Co to tam oni tak... Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? No. Beczki. Dobra, max. Amunicji. Chowamy się. Nie chcemy ich zabijać, prawda? Tutaj. Dobra, weszli do środka. Mamy jakieś okienko? Czy coś? Przytrzymaj, aby podpalić. Trzymam. Uciekam. Ciekawe, nic dookoła się nie podpaliło, ale mamy przejście, no dobra. Liczy się i to. Ale wyłącz tą zapalniczkę, dobrze? Jeszcze nas ktoś zobaczy. Czy my idziemy tam, gdzie oni byli? O nie. Tylko nie hałasuj, Lara. O nie. No ładnie. Powoli. Ciekawe, czy mógłbym ich zabić. A, raczej nie. To jest raczej takie oskryptowane. Będą w nieskończoność tu pewnie wchodzić. Chociaż... nie, w nieskończoność. Coś czujesz, to będzie ten gruby, mięsny. Mięsny jesz. Jo. Widzicie to? Z. O Jezu. Ale to jest toporne. Wolałbym na wszelki wypadek mieć to włączone. O, skrzynki. Dzięki. Tu też coś? Nie. Moja nanowizja? Nie. Nie gadajcie, muszę przeskoczyć tam. Nie. Przejść się. No to ładnie. Oni w wieczność tu przychodzą i przychodzą. Taka duża ta sala? Okej. Okay. A Yakuzo, tak. Okej. Okay. Nikt tu nie widzi mnie. Niechaj i tak zostanie. O Jezu, co oni mu robią? Ubierają? Tyłek też mu podcierają? Hehe. Boom. Idziemy. No nie, tam trzeba będzie przeskoczyć, tam na prawo. O nie, o nie. O nie. Zobaczył nas. Tak myślałem.
No i po skradance. Idziemy. Się skończyła zabawa. Kotka i myszkę. O Jezu. Ale nas wywiało. Jesteś cała? Dobra. Dużo ich jest. O nie. O nie. Nie, nie bij. Nie bij, jestem kobietą. O nie. O jak się przebił. Uhoho. Dobra. Proponuję karabin. I od razu granatem. Ale walnęło mną też. Dobra. Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Jak to możliwe, że są tak odporni na kule? Wiele kobiet by było zadowolonych z takiego eliksiru młodości przez wieczność. Chociaż nie wiem, czy oni są młodzi, czy po prostu. Ale dużo tych szczurów. Dobra. Wiem, marnuję amunicję. Musiałem się odstresować po tych hardkorowych graczach. O, dziękuję. Dobra, nie marnujesz amunicji, bo to jest zło. O, ognicho. Dzięki. Sprawdźmy tu, coś tam nam klikało. Rozmawiałam przy tym generale, mówiła, że źródłem burz jest dusza w gnijącym ciele. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Himiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matthias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli mitną. Dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Heh. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Dobra, skończyła. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć na temat tej całej historii. Dla mnie to jest dziwne. Ale możemy już sobie coś odblokować. Nie. Kasa. 200 ileś tam. To co innego sobie będziemy ekspić. Tutaj, nie, za mało. To coś zielone było. Polera wyszlifowane w żytnik zwiększa szybkostrzelność. W sumie dajemy. Dobra. 73%. Okej. I dostaliśmy odblokowane historyk. Bardzo ładnie. A, bo wszystkie historie Lary zostały wysłuchane przez nas. Bardzo wiernie. Właśnie chciałem powiedzieć, że te dialogi, pomimo tego, że są ustawione, żeby były głośniej niż dźwięk, to nadal są za głośno. I to jest głupie. No. Mamy trochę żarcia. Na później. Biedne szczurki. No ale trzeba jakoś przeżyć na wyspie, nie? O, jednym strzałem bym tak nie potrafił, tak. Pam. O, udało się. O, siema. O, dobrze mi idzie dzisiaj. Już jest dobrze. Gdzie tu jesteś? Dobra, ale nie polujemy już na szczurki, bo to jest nieładnie. Wchodzimy. Będzie pewnie dużo szczelania, brzydko mówiąc. Wow. O, lololo. Na pewno coś usłyszy. Ku. Dobra. To już wiem, że jednak tędy musimy iść. Zajmę się tą stroną! Wskazuj cele!
No chodźcie, wytupki! Uważaj, po prawej! Strzelaj! Nie daj im podejść! O nie, o nie. To wygląda jak miejsce walki z tym grubym, dużym, tłustym. No nie wiem, tu czy tłustym. Ale wygląda. No musi być tłusty, skoro w takich mrozach tu mieszka. To każdy by dbał o swoje sadełko, bo wtedy jest cieplej. W takich zimnych, górskich miejscach. O! Co? O nie. Bo już myślałem, że quick time event. Boom. Oj. No nie. Nie. Okej. A my tu byliśmy już. Niezłe jaja, nie? Powróciliśmy na to samo miejsce, we? Biegnij! Dobra. Biegniemy. A, to nie w tą stronę. Dobra. Spokojnie. Co on robi? Oho. Kolejni? Nie. Takie coś już też chyba spadło. Albo ja mam jakieś inne skojarzenia. Po nogach, po nogach. Uciekam. Zmienia sobie broń na tą. Chodź. Dobra. Słyszę stay. A, to tamtego też muszę jeszcze raz. Przeładuj. O nie, z drugiej. Nie, nie. Nie, co to było? Uroko roburoko. Tak. Dobra. Dobra, jest. Dzięki. Spokojnie. Dobra. Weźmy. No chodź. O, uciek. No. A. Jesteś. Kurde. Uciekam. Ze strzelbą. Dobra. Spokojnie.
ale kamera mi skręca strasznie. Powiem wam. I... Op! Dobra. No weź, weź, wszystkie amunicje. Tutaj. Chyba nam już nic nie grozi. Z tej strony. Dobra. Sprawdźmy tutaj jeszcze. Tam nic nie ma. Dobra, to ciśniemy. Hopla. Aha. Dzień dobry. O kurde. Wziąłbym... Hop. Zapraszam panów. W moje rejony. Dobra. No. O nie. Przejdziemy sobie tędy. Haha. To był manewr. Dla parkour normalny. Muszę sprawdzić, jak za amunicją stoimy. No mało. Dobra, zabity. Tam u góry ktoś się kręcił. Jakiś panocek. Dobra. Jakie panocki normalnie. Dobra. Kolega poszedł. Tam. Nie, nie poszedł. Znaczy poszedł, ale nie tak jak ja myślałem, że pójdzie. Dzień dobry. Dobra. Czy oni wszyscy poginęli? Liczę na to. Bo weźmy. Wszystko weźmy. Przejdźmy się tu. Weźmy. Dobra. Co oni tutaj mają? W sumie to nic ciekawego. I dobra. W takim razie zejdziemy. I tu pewnie ktoś wyskoczy. No. O nie! No jakie chamstwo. Czwórka, dobra. Dobra, zabity. Spokojnie. Podpalające. Dobra. O, tutaj! Dobra, może zginął, może nie. O nie. Lecą. No. Nie chciał zginąć. Twardy zawodnik. Tutaj kolega jakiś wszedł, tak. Dzień dobry. O! O nie. No. Ostatni chyba nabojem. Nie.
a przeładujmy. Tylko jeden? Dobra, coś tam było tutaj jeszcze, takich kolegów. Wystawmy się lekko. O, oni wszyscy zeszli. No dobra. Sobie pozbieram. I tu pewnie też się pojawią. Aż się troszkę cykam. Co to ma być? Że te spadają. O nie. Wow, 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 wow. Co oni myślą, że ja mam tyle naboi? Nie! Uciekaj! Tak, tak, tak. Dobra. Dobra. Ja pierdzielę. Powiem wam, że jest ostro. Ostro, ostro. Mamy Call of Lara. O nie. Znowu ten typ. Dobra. Muszę się schować tam, gdzie ja jestem najlepiej pochowany. Nie schodź. Dobra. Dobra. Ej. Dobra, schowam się. Widziałem, że już tam dynamit nawet był. No chodź. Hej, jeden strzałem. Chyba się skończyła bijatyka. Ale jakich? Woziłem tutaj. Powiem wam, że ostro. Ostro nas tu gra wodziła. Dobrze, miałem duży plac do zabaw. To pomaga mimo wszystko. Tylko 14 naboi. Trochę tych przeciwników tu było. Aż się bałem, że zginę. No raz był taki głupi przypadek. Co się dzieje? Wow. Nie mogę się ruszać. Dobra, skończyło się. Lara, spokojnie. Będzie dobrze. Tak widzę. Amunicja, amunicja. Nie mogę? Tutaj amunicji, tak. Takiej amunicji mi brakuje. Okej. Spokojnie teraz. Można sobie pozbierać takie rzeczy. Bo wcześniej to nie mogliśmy. O, dobrze. Okej. Oj, można zejść na legalu. A to co? Ciągniemy. Bardzo fajne. No, myślałem, że to już czas na walkę z tym bossem. No i widocznie nie. Może w ogóle nie będziemy z nim walczyć. Heh. Zobaczymy. Dziękujemy. Tutaj też.
I to też dziękuję. Tak. Zaraz, zaraz. To jakiś achievek był za podpalenie tych wszystkich, nie? Nie żebym robił to jakieś tak na co dzień, nie? Ale gdzieś tam było. Tylko już nie pamiętam. To na początku gry w ogóle taki element był. Dobra. Mamy punkt umiejętności, który sobie wykorzystamy. Sobie go wykorzystamy do lepszenia łowów, lepsze przetrwanie, czy walka. Walkę mam na 100, na 100 pro. Przetrwanie bym coś zrobił tutaj. Zmysł zbieracza to nie. Nie. Orientacja, zmysły do znajdowania ukrytych przedmiotów nie. Wszystkie wejścia do grobowca w ważne miejsca oznaczone na twojej mapie. To ja myślałem, że to coś ze zdrowiem będzie. Czy coś w ten deseń. To weźmy łowy. Głowa. Co nam zostało? Mistrz strzelby. Pozwala wrogów strzelbom trzymać dodatkowe experience. Dobra, weźmy sobie strzelbę. Opanuj. Dzięki. I mamy jakieś tam... Kasiora. O. Kasiora, kasiora. I co tam ze strzelbą? Nadal nic nie ma, bo tam pamiętasz, było najniższe to 300. Właśnie. To może coś z pistoletu. Teraz to już nam się przyda, taka zabawa. Takie tam, dobra. Ja dziękuję wszystkim za uwagę, z tej strony mówi WHI i Lara, cześć.